Bartłomiej Kaczyński, proszę bardzo. Spokojnie, włącza się. Proszę Państwa, zanim zacznę prezentację, która będzie podsumowała nasze wyniki wielomiesięcznych badań na zamku, chciałbym przede wszystkim przedstawić, ja byłem tutaj kierownikiem badań, ale prowadziła to firma pana Adama Mackiewicza, który jest dzisiaj z nami, ale także pracował nad tymi badaniami sztab ludzi, o których to są tacy niemi bohaterzy, bo dokumentacja sześciotomowa, która została dostarczona w zeszłym tygodniu do urzędu, była robiona jeszcze przez 6 archeologów z różnych ośrodków, którzy pracują, ci koledzy i koleżanki. Proszę Państwa, przechodząc do sedna, w grudniu 2015 roku rozpoczęliśmy badania związane z rewitalizacją południowego... Południowego, wschodniego... Nie, musimy zrobić to tutaj... Kwestia formatowania. Już mieliśmy taki jeden problem, ale zaraz zrobimy też, będzie dobrze. O, w starszym programie. No, tak samo zostawimy, masz. Skrzydła południowego, wschodniego części, skrzydła północnego. Pierwszy etap badań jeszcze polegał na odkopaniu wjazdu bramnego. Badania trwały do 30 lipca 2016 roku. No one oczywiście złożyły się na jeszcze jeden etap badań, o którym za chwilkę powiem. Proszę Państwa, zamek zlokalizowany jest po wschodniej stronie Starego Miasta w Lubawie. Jest to teren pierwotnie najprawdopodobniej został wzniesiony na wyniesieniu morenowym, które nieznacznie przekraczało 137 metrów nad poziomem morza. Obecnie jest to platforma zamknięta, kwadratowa platforma, obok około 75 metrów, na której przebijały się przed rozpoczęciem badań korona murów zamkowych. O, tak to wyglądało w listopadzie 2015. Ta korona murów znajdowała się na poziomie 142,5 metra nad poziomem morza. Proszę Państwa, tutaj krótkie kalendarium, oczywiście już trochę pan doktor Skrobot o tym mówił, także koleżanka Agata. Jednak szybkie bardzo przypomnienie, co tak naprawdę tutaj się działo. Domyślamy się, domniemamy, że tutaj funkcjonował niegdyś gród pruskich Znasinów, no bo skąd sur wagonowy do papieża podążał, zwłaszcza, że później w tym miejscu oto wzniesiona była siedziba biskupów. Niemniej jednak mamy w źródłach taką zmiankę, dotarłem gdzieś do niej, już nie pamiętam dokładnie gdzie, że mieliśmy tutaj drewnianą ziemną strażnicę krzyżacką. Niestety, oprócz nielicznych monet, które wiązać możemy ogólnie z XIII wiekiem, nie mamy żadnego materiału, który można by wiązać z funkcjonowaniem tej oto drewnianoziemnej strażnicy. Dopiero od 1303 roku, czyli od budowy zamku przez Hermana z Pryzmy, zaczyna się cała chronologia, że tak powiem, mówiąc po archeologicznemu, czyli cała seria zabytków, która trwa aż do upadku zamku w 1826 roku. Tutaj już nie będę wszystkiego wymieniał, ponieważ już mamy ograniczenia czasowe. Niemniej jednak, jeśli już parę słów na ten temat padło, w zamku przebadaliśmy łącznie obszar 9880 m2. Jest to obszar przebadany, jest to obszar, który był eksplorowany przez nas archeologów. Są to głównie pomieszczenia południowego skrzydła, czyli wykopy od 13 do 15A. No i tam w pierwszym etapie badaliśmy wykopy, które są tutaj zaznaczone kolorem zielonym. W czerwcu 2016 roku władze tutaj gminy podjęły decyzję o dodatkowych badaniach. Były to badania dziedzińca. Założono kolejne 5 wykopów, między innymi pomieszczenie ze sklepieniem, o którym tutaj koleżanka mówiła. Ja parę serii zdjęć pokażę. Oraz odkopanie wejść do które tworzyły trakty komunikacyjne z pomieszczeniami piwnicznymi oraz taki długi wykop sondażowy, liniowy na dojeździe bramy. Oprócz tego, proszę Państwa, odsłoniliśmy relikty architektoniczne na obszarze 1300 m2, czyli łącznie można powiedzieć, że przebadaliśmy obszar bliski 18,5
ARA. Jest to ogromna robota wykonana z naszej strony i nie znam drugich takiej roboty na taką skalę, żeby była robiona na zamku w tak ekspresowym czasie. Tutaj, proszę Państwa, rzut samych reliktów, które zostały odkryte, czyli pomieszczenia południowego skrzydła, wschodniego, części północnego, tutaj pomieszczenie wykopu 20 z zachowanym sklepieniem oraz fragmenty wejść do poszczególnych pomieszczeń odkryte na dziedzińcu, fragment ściany zachodniego, wewnętrznej ściany zachodniego skrzydła oraz relikty szyi bramnej wraz z częścią tutaj muru obwodowego. Proszę Państwa, w pierwszym etapie tak wyglądały wykopy założone w pierwszym etapie. Ja tylko pokrótce opowiem, co w poszczególnych pomieszczeniach żeśmy odkryli. W wschodniej pomieszczeniu południowego skrzydła było to najpiękniej zachowane pomieszczenie, o czym tutaj już nie daliśmy Agacie powiedzieć niestety, bo czas naglił. Było to jedyne pomieszczenie, w którym zachował się bruk prawdopodobnie z XV wieku. Tutaj mieliśmy dwa poziomy użytkowe, po których wchodzono. Jeden poziom użytkowy znajdował się około 40 cm nad brukiem. Za chwilę to pokażę. Była to warstwa takiego klepiska z ciemnobrudatej gliniastej próchnicy, której zalegał materiał datowany na XVII-XVIII wiek, czyli wiemy, że pomieszczenie było użytkowane aż do rozbiórki zamku. Z tej warstwy mieliśmy całą serię monet ostatnich królów polskich, m.in. Augusta III Sasa, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Część z monet Państwu przedstawię na końcu. Pod spodem mieliśmy bruk prawdopodobnie z XIV-XV wieku. Sugerują to znaleziska brakteatów monet krzyżackich, które na ten czas możemy datować. Powyżej warstwy użytkowej, tej XVII-XVIII wiecznej, mamy dopiero warstwy powstałe w trakcie rozbiórki zamku na początku XIX wieku, prawdopodobnie w latach 20. albo po 1826 roku. Środkowe pomieszczenie było w tym samym czasie, może troszeczkę chwilkę o jakie mieliśmy tutaj sklepienie, bo to też jest ciekawe. Mieliśmy tutaj trzy przęsła sklepienia krzyżowego, przynajmniej w jednej z faz. Odmienna sytuacja panowała w dwóch pozostałych pomieszczeniach, w których mieliśmy sklepienie kolebkowe i tu są relikty tego sklepienia. Więc widzimy, że najprawdopodobniej ta część sklepienia została jeszcze rozebrana, ponieważ fragmenty tego sklepienia najprawdopodobniej byśmy odkryli. Widzimy, że sklepienie już się zawaliło w trakcie rozbiórki. To są wszystko warstwy rozbiórkowe, powstałe po około 1826 roku. Warstwa użytkowa XVII-XVIII wiek i to jest już warstwa w naszej nomenklaturze archeologicznej, zwala tak zwany calet, czyli grunt macierzysty, to już w nomenklaturze budowlanej. To tutaj jest jedno z wyjść na dziedziniec, dokładnie zlokalizowane w tym miejscu. Ono jeszcze było zagruzowane. W drugim etapie żeśmy od strony dziedzińca to pomieszczenie odgruzowali. Niesamowicie ciekawą sytuację znaleźliśmy w tym oto pomieszczeniu, ponieważ tutaj jest odsłonięty poziom użytkowy, który najprawdopodobniej funkcjonował od samego wzniesienia południowego skrzydła, czyli w XIV wieku, aż do końca użytkowania zamku, czyli XVIII, na pewno na początku XIX wieku. Po zdjęciu tego poziomu użytkowego, proszę Państwa, znaleźliśmy oto takie ciekawe pozostałości, mianowicie takie małe, okrągłe plamki, które są reliktami słupów. Znaczy, są to tak zwane dołki posłupowe, które są pozostałościami po drewnianych rusztowaniach z czasów budowy zamku, czyli tych wewnętrznych ścian zamku, no i też tutaj muru głównego, właściwego zamku. Oprócz tego znaleźliśmy pozostałości jakiegoś obiektu, który najprawdopodobniej pełnił funkcję odwadniającą tego pomieszczenia. Być może służył bardzo tymczasowo do poboru wody w trakcie budowy zamku. Hipotez na temat tego obiektu jest kilka. Niemniej trudno przyjąć jedną najwłaściwszą. To jest ten bardzo ciekawy element, o którym już wspomniała tutaj koleżanka. Mianowicie na południowo-wschodniej narożniku zamku, w murze właściwym,
Zamku odkryto taki to otwór o wymiarach około 1,20 m na 90 cm, który eksplorowaliśmy do głębokości 6,5 metra. Mniej więcej do głębokości 3 metrów był zasypany śmieciami współczesnymi, bo jak się dowiedziałem tutaj od doktora Skrobota, była podjęta próba wyeksplorowania tego otworu już na początku lat 90., czy jeszcze w latach 80., ale skończyła się piaskiem na 3 metrach. No, nam się udało. Jeden pracownik w kasku, bez dostępu drabiny, siedział tam i podawał wiaderkami na sznurku kolejnemu koledze do góry. No, eksploracja tego szybu, że tak powiem, trwała no, około 3 tygodni. I najprawdopodobniej są to relikty więzienia, czyli karceru zamkowego. Jednego z dwóch, który funkcjonował na zamku. Drugi prawdopodobnie był w wieży, mówią tam, jeden z inwentarzy zamkowych. Proszę Państwa, przechodzimy do skrzydła wschodniego. W skrzydle wschodnim znajdowało się jedno ogromne pomieszczenie piwniczne o wymiarach 24 na 8 metrów szerokości. Z tego pomieszczenia mieliśmy planowane w pierwotnym założeniu dwa wyjścia na dziedziniec. Jedno z tych wyjść północne funkcjonowało. Południowe, jak też wspomniała Agata, ja już tych zdjęć nie przygotowałem. Nigdy nie zostało zrealizowane, nigdy nie zostały dobudowane do niego schody od dziedzińca. I to wejście było zamurowane. Zostało zamurowane najprawdopodobniej jeszcze około, no tak moim zdaniem, w drugiej połowie XV wieku, analizując właśnie profile archeologiczne. Pomiędzy pomieszczeniami znajdował się otwór wentylacyjny albo kominowy. W tym pomieszczeniu, proszę Państwa, na głębokości 5,5 metra kryje się taką oto ciemną, zbitą warstwę. Jest to poziom humusu pierwotnego, czyli to jest pierwotny poziom tego wyniesienia. Poniżej tej warstwy znajduje się już ziemia macierzysta, czyli tak na przykład jak kopiąc ogródek pod tą ciemną warstwą mamy albo piasek, albo glinę i jest to wówczas grunt macierzysty. I tutaj na głębokości 5,5 metra mamy taką oto warstwę, więc wszystko ponad tym zostało już w trakcie akumulacji różnych warstw kulturowych nawiezione. Tutaj przykłady rysunków archeologicznych, które nasza koleżanka przez 4 miesiące walczyła i udało jej się narysować. To proszę Państwa, wiemy, że w tym pomieszczeniu najprawdopodobniej mogło funkcjonować sklepienie krzyżowe. Świadectwem tego jest tych oto 5 oporów sklepiennych, czyli takich wykuszy w murze, które zostały zostawione, wypuszczone z muru, aby na nich cegłami układać sklepienia krzyżowe. Tutaj jest pokazane, jak wyglądało to zamurowane jedno z wejść. I proszę Państwa, tak wygląda profil archeologiczny z odpisem poszczególnych warstw. Mniej więcej o ten poziom warstw to są warstwy rozbiórkowe. Te warstwy możemy datować na około 17-16 wiek. To jest poziom humusu pierwotnego, który najprawdopodobniej w pewnym czasie pełnił także funkcję użytkową tego pomieszczenia. I nad tym są warstwy datowane na późne średniowiecze, czyli tak około 15, początek XVI wieku, może sądząc po zabytkach metalowych, głównie monetach, które nam pozwalają najwięcej powiedzieć o chronologii. Tutaj, proszę Państwa, przechodzimy do omówienia wykopu XIX, czyli tutaj między szyją bramną, czyli w przejściu bramnym. Na głębokości około pół metra odkryliśmy XIX-wieczny bruk kamienny z czasów, kiedy zamek już był rozebrany i funkcjonował jako park, jako ogród. I to była właśnie wykonana alejka prowadząca na zamek do tego naszego portalu. Ona jest przecięta oczywiście doprowadzeniem wody do tego budyneczku, który jeszcze niedawno tam stał. Około połowy XIX wieku ta część bruku została rozebrana, czyli bruk możemy datować między rozbiórką zamku, czyli między 1826 rokiem, a około 1840-1850 rokiem. Poniżej tutaj ujęcie, jak był eksplorowany ten wykop. Wyeksplorowaliśmy jedną połowę, aż właśnie do wyłapania tego humusu pierwotnego, czyli tej warstwy, pod którą już jest ta skała macierzysta. No i udało się złapać ten humus pierwotny na głębokości
5 metrów, jest to tam cieniutka warstwa na samym dole. Tutaj już mamy grunt macierzysty. Wszystkie zasypy, które widzimy, które były w bramie, pod tym brukiem XIX-wiecznym, cienka warstwa niwelacyjna, czyli którą nawieziono do wyrównania tego bruku. Poniżej mamy warstwy, które datują nam szelongi gdańskie Kazimierza Jagiellończyka, czyli między 1449 rokiem a 1497, czyli które powstały prawdopodobnie z murem obwodowym i z szyją bramną około połowy XV wieku. Proszę Państwa, jeszcze miałem pokazać jeden wykop, ale już zapomniałem, chciałem omówić na 18, ale mimo, że go nie pokazałem, to muszę o nim koniecznie powiedzieć. Proszę Państwa, tu został założony wykop między murem zamku, a murem zewnętrznym, murem tym obwodowym zamku. On był eksplorowany do głębokości 7 metrów, dokładnie rzędna jest około 136-140, czyli mamy tutaj 7,5 metra głębokości. Udało się w tym wykopie wyłapać całą stratygrafię budowy muru. Wiemy, że mury były w zamku budowane w ten sposób, że wpierw budowano metr muru, zasypywano skarpę, formowano skarpę, budowano kolejny metr muru w górę i zasypywano skarpę. No szkoda, że nie pokazałem, nie przygotowałem tutaj dokumentacji zdjęciowej, rysunkowej, bo byłoby to na pewno łatwiej to opisać. Niemniej jednak z tego wykopu wiemy, że mur obwodowy, również jak szyja bramna, powstał około połowy XV wieku. Proszę Państwa, tutaj mamy jedyne pomieszczenie, które zachowało się ze sklepieniem po zdjęciu tutaj wierzchniej warstwy tego humusu, tego trawy i tych warstw rozbiórkowych. Otrzymaliśmy oto takie sklepienie kolebkowe z wykutym otworem już w XIX wieku. Tak to wyglądało po eksploracji, takie trochę artystyczne ujęcie. A wnętrze tego pomieszczenia było zasypane głównie współczesnymi śmieciami, mniej więcej do połowy wysokości. Poniżej znajdowały się warstwy zasypiskowe, więc prawdopodobnie to pomieszczenie, jak wynika ze źródeł, było już w pierwszej połowie XIX wieku funkcjonowało jako magazyn nafty dla lubawskich kupców. Wtedy też w tym czasie wykuto część muru zamkowego średniowiecznego i uformowano taką półkolistą klatkę schodową prowadzącą do tego oto pomieszczenia. Pomieszczenie w XIX wieku funkcjonowało do tej wysokości, chodzono wówczas po gruzie, tworząc właśnie ten poziom użytkowy. Proszę Państwa, na dziedzińcu w drugim etapie badań odsłonięto 3 wejścia do piwnic. Tutaj oznaczone wykopy 21, 22 oraz 23. Tutaj było jedno, tutaj było drugie. Wejście odbruzowała ekipa naszych lubawskich pracowników tutaj pod kierownictwem pana Balewskiego Jana. Odsłonięto właśnie tutaj ceglane relikty schodów. Niestety w większości zachowały się one w opłakanym stanie. Proszę Państwa, ostatnim etapem prac było odsłanianie dziedzińca zamkowego. Zachował się tylko jeden taki duży fragment dziedzińca właśnie przy północnej ścianie południowego skrzydła. Tutaj przy tym wejściem do pomieszczenia, do środkowego pomieszczenia południowego skrzydła oraz dwa mniejsze fragmenty. Jeden we wschodniej części, drugi w zachodniej. Tak wygląda oto ten fragment dziedzińca. Tutaj widzimy tak ciekawie ułożoną granicę między krużgankami a dziedzińcem oraz dwa rynsztoki odprowadzające najprawdopodobniej wodę spadającą tutaj na dziedziniec, po tej stronie odprowadzające wodę na środek dziedzińca i prawdopodobnie następnie poza zamek. Nie wiemy niestety jak to wyglądało, ponieważ zachował się rynsztok, tylko zachował się w tej części.
Proszę Państwa, w trakcie prac odkryto bardzo duży materiał, bardzo liczny materiał zabytkowy. 700 sztuk monet, około 689 sztuk zabytków metalowych. I tutaj to są zabytki tak zwane wydzielone, czyli tu są różne ozdoby, militaria wykonane zarówno z brązu, jak i żelaza. Zabytki gliniane, wydzielone, czyli ciężarki tkackie, przejśliki. No i jest skarbonka też. Kule żelazne 9 sztuk, głównie z XVII wieku. Oraz bardzo liczny materiał ceramiczny, około 24 tysięcy fragmentów, 24 sztuki ceramiki budowlanej, czyli tak jak tutaj koleżanka przedstawiła, są to głównie fragmenty dachówek. Około 2180 sztuk kafli, 230 sztuk szkła, muszle ostrych oraz kości, my żeśmy to nazwali jako materiały faunistyczne, ale wystąpiły również w bardzo dużej ilości. Więc wiemy, że biskupi raczyli się ostrygami, bo wyszło bardzo dużo tego typu szczątek. To 14 sztuk całych i fragmentów kul kamiennych z okresu średniowiecza, późnego średniowiecza. I proszę Państwa, tutaj kilka ujęć najciekawszych zabytków. Przede wszystkim dwie monety, tak zwane, cała seria monet, tak zwanych brak teatów. Są to monety średniowieczne i późnośredniowieczne. Do najciekawszych należą te oto dwa. Są to monety wybite Mecklenburgii, czyli północno-zachodniej, północno-wschodniej części Niemiec. Jedno w mieście Grajsko, drugie w Strasburg, datowane na XIII-XIV wiek. Bardzo ciekawy brak teat księcia Sambora II, księstwa Lubiszewsko-Tczewskiego z XIII-XIV wieku, wybite prawdopodobnie w Tczewie. Cała seria brak teatów zakonu państwa zakonu krzyżackiego, czyli tutaj z krzyżami oraz z herbami miast, z herbem Elbląga, z herbem Torunia. Proszę Państwa, bardzo niezwykle interesujące monety przede wszystkim szelon burgrabiego norymberskiego Fryderyka V Hohenzollerna wybity w Norymberdze. Mieliśmy bardzo duże trudności z rozpoznaniem tej monety, ale pomoc nieoceniona profesora Paszkiewicza pomogła nam ustalić, co to jest za moneta, bo nie mogliśmy nijak w literaturze jej znaleźć. No i cała seria monet. Tutaj mamy monetę krzyżacką mistrza Ludwika Erlichhausena z połowy XV wieku, półgrosz koronny Jana Olbrachta, moneta Królestwa Polskiego z końca XV wieku, grosz lenny pruski Albrechta Hohenzollerna i też bardzo ciekawa moneta, szelong zakonu kawalerów mieczowych, też dosyć rzadka, jak patrzyliśmy z koleżanką, przeglądaliśmy literaturę. Tutaj parę rycin przedmiotów, głównie ozdób, ale też przedmiotów codziennego użytku, cała seria sprzączek od pasa. Dwa takie ciekawe elementy, które nie mogliśmy znaleźć analogii, ale które możemy interpretować jako jakieś elementy mechanizmu zegara. Nie wiem, czy to jest słuszna koncepcja, ale nic innego nam nie przychodzi do głowy. Okucie sakiewki, guziki, dwa tłoki pieczętne i tutaj sygnet pieczętny, więc to już jakieś takie dewocjonalia biskupie. Jeden z najciekawszych zabytków, czyli bulla papieska papieża Sykstusa IV, wybita 14 lipca 1482 roku. Tutaj cała historia związana z tą bullą. Ona już o niej jakiś czas temu mówiliśmy, tutaj z pomocą doktora Skrobota, no i z pomocą księdza dziekana udało nam się dotrzeć. Bo jest to jeden z dwóch zabytków, które zostały wybite przez papieża dla biskupstwa chełmińskiego. Jeden zabytek zachował się oryginał w Pelpinie, dotyczył powołania do biskupa Stefana z Niborka i to jest prawdopodobnie bulla od dokumentu, który został wysłany 14 lipca 1482 roku. Tutaj mamy nożyczki do obcinania knotów, guziki, okucia książek,
To jest bardzo ciekawe dewocjonalnie, ponieważ to jest tak zwany krzyż świętego Udalryka z XVII wieku. Ten święty, tego typu dewocjonalia zostały później którąś z bulli zakazane do używania na co dzień przez wiernych. Tutaj jest, proszę Państwa, ujęcie jednego z tych tłoków pieczętnych z jakimś herbem. To jest forma do odzywania kul muszkietowych. Tutaj mamy grot włóczni lub oszczepu, muszla świętego Jakuba. No niestety tego typu zabytki no już nie są tak dobrze datowane, ponieważ musimy szukać innych zabytków, w jakim kontekście zostały odkryte, ale pochodzą raczej z czasów nowożytnych. No i tutaj wybrana ceramika, którą załączyliśmy do dokumentacji, czyli fragment takiego naczynia garnkowatego oraz dwa przykłady kafli piecowych, które zostały odkryte w trakcie badań. Dziękuję serdecznie za uwagę.